Zapraszam na film mabicom.pl. Witam w drugiej części serwetki numer 3. Jesteśmy po 12 rzędach. Dziś zaprezentuję Wam rzędy 13-20. Zaczynamy. Rządek 13. Przechodzimy na łuk. Zatem musimy zrobić dwa oczka ścisłe nad słupkami i oczko ścisłe pod łukiem. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, które zastąpią nam pierwszy słupek. Następnie pod łukiem wykonujemy jeszcze dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem jeszcze trzy słupki. I mamy trzy oczka łańcuszka. Nad kolejnym łukiem wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka. Nad następnym łukiem trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka. I trzy słupki pod tym samym łukiem. Trzy. Następnie przechodzimy do kolejnego łuku. Tutaj te dwa łuczki pomijamy i przechodzimy tutaj do łuku nad motywami. I wykonujemy tutaj trzy słupki. Oczka łańcuszka i trzy słupki pod tym samym łukiem. Następnie trzy oczka łańcuszka, nad kolejnym łukiem słupek, trzy oczka łańcuszka i nad następnym łukiem nasza sekwencja. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki pod tym samym łukiem. I mamy trzy. Następnie trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy do pięciu słupków i wykonujemy słupek nad każdym z słupków poprzedniego rzędu, czyli mamy łącznie 5 słupków. 2, 3, 4 i 5, 3 oczka łańcuszka i to jest nasz motyw w rzędzie 13. Jeszcze raz go zademonstruję. Nad pierwszym słupkiem, nad pierwszym łukiem trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki, trzy oczka łańcuszka, nad kolejnym łukiem słupek, trzy oczka łańcuszka, nad następnym łukiem trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki, i trzy. Przechodzimy pod następny łuk, tu gdzie mieliśmy motywy, i wykonujemy trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki pod ten sam łuk. Trzy oczka łańcuszka,
nad następnym łukiem słupek, 3 oczka łańcuszka, nad łukiem znów powtarzamy motyw, 3 słupki, trzy oczka łańcuszka i 3 słupki pod ten sam łuk. Trzy oczka łańcuszka i 5 słupków. Każdy słupek nad słupkiem z poprzedniego rzędu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy oczka łańcuszka i to jest nasz motyw w tym rzędzie. Powtarzamy go dookoła rzędu. I mam ostatnie 3 oczka łańcuszka, 5 słupków nad słupkiem. Raz, dwa, trzy, cztery i 5, 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszy słupek. I tak zakończyliśmy rządek numer 13. Rządek 14. Zaczynamy także od przejścia na łuk, zatem wykonujemy 2 oczka ścisłe nad słupkami i oczko ścisłe nad łukiem. Następnie 3 oczka łańcuszka i 2 słupki pod łukiem, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki pod ten sam łuk. I 3. 3 oczka łańcuszka, słupek pod pierwszym łukiem, 3 oczka łańcuszka pod następnym słupkiem, łukiem również słupek, 3 oczka łańcuszka. Następnie będziemy robić aż 6 słupków połączonych górą. Wbijamy się tutaj pod łuk, robiąc słupek, ale tylko raz przerabiamy. Znów nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się pod ten sam słupek, znów przerabiamy tylko raz. I trzeci tak samo. Mamy teraz 3 nitki, 4 nitki na szydełku, przechodzimy do następnego łuku, nabieramy nitkę na szydełko, przeciągamy, przerabiamy raz, znów nabieramy, przerabiamy znowu tylko przez 2 oczka i jeszcze raz nabieramy, przeciągamy niteczkę, przerabiamy przez 2, mamy teraz 7 oczek na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 7 i mamy taki pęczek z dwóch stron połączony. Następnie 3 oczka łańcuszka nad łukiem, tu między 3 słupkami a 1 słupkiem robimy słupek, 3 oczka łańcuszka nad następnym łukiem słupek, 3 oczka łańcuszka nad kolejnym łukiem 3 słupki oczka łańcuszka i 3 słupki pod ten sam łuk. Trzy oczka łańcuszka i przechodzimy do 5 słupków. Robimy 5 słupków połączonych górą. Zatem znów nabieramy raz
nitkę na szydełko, wbijamy się w pierwszy słupek, przerabiamy tylko przez dwie pętelki, nabieramy kolejny raz, wbijamy się w drugi słupek, przeciągamy, przerabiamy przez dwa oczka, nabieramy nitkę, wbijamy się w trzecie oczko, przeciągamy i przerabiamy przez dwa oczka, znów nabieramy nitkę, wbijamy się w czwarte oczko, przerabiamy przez dwa, znów nabieramy, wbijamy się w piąte oczko, przeciągamy nitkę, przerabiamy przez dwa oczka, mamy sześć oczek na szydełku, przerabiamy przez wszystkie sześć. I przez wszystkie sześć. Trzy oczka łańcuszka i tak wygląda nasz motyw w rzędzie 14. Jeszcze raz go zademonstruję. Zaczynamy od pierwszego łuku, wykonujemy trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka, słupek nad łukiem, trzy oczka łańcuszka, słupek nad następnym łukiem, trzy oczka łańcuszka. Teraz będziemy łączyć górą słupki, zatem nabieramy raz nitkę na szydełko, wbijamy się pod łuk, przeciągamy, przerabiamy przez dwa, nabieramy, przeciągamy nitkę, przerabiamy przez dwa oczka i jeszcze raz przez dwa oczka, mamy cztery oczka na szydełku, nabieramy, przechodzimy nad następny łuk, przeciągamy, przerabiamy przez dwa oczka, nabieramy kolejny raz, przeciągamy i przerabiamy przez dwa oczka. I jeszcze raz nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się pod łuk, przeciągamy i przerabiamy przez dwa oczka. Teraz mamy 7 oczek na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 7. 3 oczka łańcuszka, słupek nad łukiem, 3 oczka łańcuszka, słupek nad następnym łukiem, 3 oczka łańcuszka, nad kolejnym łukiem 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka i wszystkie 5 słupków łączymy górą. Zatem raz nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w pierwszy słupek, przeciągamy nitkę, przerabiamy przez dwa, nabieramy nitkę, wbijamy się w drugie oczko, przerabiamy przez dwa oczka, znów nabieramy, wbijamy się w trzecie, przeciągamy, przerabiamy przez dwa oczka, nabieramy nitkę, wbijamy się w czwarte oczko, przeciągamy i przerabiamy przez dwa i nabieramy ostatni raz, wbijamy się w piąte oczko, przeciągamy, przerabiamy przez dwa oczka, mamy teraz 6 oczek na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 6 i 3 oczka łańcuszka. I to jest nasz cały motyw do wykonania w rzędzie 14. I mamy ostatni słupek złożony z 5 słupków połączonych górą, 3 oczka łańcuszka i łączymy się z pierwszym słupkiem, robiąc oczko ścisłe. I tak zakończyliśmy rządek numer 14. Rządek 15. Zaczynamy od przejścia na łuk, zatem 2 oczka ścisłe nad słupkami i oczko ścisłe na łuku. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i 2 słupki pod łukiem. 3 oczka łańcuszka,
i 3 słupki pod tym samym łukiem. Trzy oczka łańcuszka, słupek na pierwszym łuku, 3 oczka łańcuszka, słupek na kolejnym łuku, 3 oczka łańcuszka, słupek na następnym łuku, 3 oczka łańcuszka, słupek nad kolejnym łukiem, 3 oczka łańcuszka, słupek nad następnym łukiem, 3 oczka łańcuszka, słupek nad następnym łukiem. I łącznie mamy 6 słupków. 3 oczka łańcuszka, nad łukiem powtarzamy nasz motyw, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. I tak wygląda nasza cała sekwencja w tym okrążeniu. Przechodzimy nad następny łuk, wykonujemy motyw, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Następnie 3 oczka łańcuszka, słupek nad łukiem, 3 oczka łańcuszka, słupek nad następnym łukiem i motyw słupek i 3 oczka łańcuszka powtarzamy 6-krotnie, tak żebyśmy mieli 6 słupków. Trzeci słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek nad następnym łukiem, 3 oczka łańcuszka, słupek nad kolejnym łukiem, 3 oczka łańcuszka, słupek nad ostatnim łukiem, 3 oczka łańcuszka i nad następnym łukiem powtarzamy motyw. 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki, ten sam łuk. I tak wygląda nasza sekwencja do powtórzenia do końca rzędu. Mamy 3 ostatnie słupki i łączymy się z pierwszym słupkiem oczkiem ścisłym. Tak zakończyliśmy rządek numer 15. Rządek 16. Zaczynamy również od przejścia na łuk. Zatem robimy 2 oczka ścisłe na słupkach i 1 oczko ścisłe na łuku. Następnie wykonujemy 3 oczka ścisłe, następnie wykonujemy 3 oczka łańcuszka i 2 słupki pod tym samym łukiem, tyle że połączone górą, czyli przerabiamy tylko raz, nabieramy nitkę, przerabiamy znowu przez 2 i przez wszystkie 3 razem. Następnie wykonujemy 5 oczek łańcuszka i słupek nad pierwszym łukiem. 5 oczek łańcuszka, słupek nad kolejnym łukiem,
5 oczek łańcuszka. Słupek nad kolejnym łukiem. 5 oczek łańcuszka. Słupek nad następnym łukiem. 5 oczek łańcuszka. Słupek nad następnym łukiem. 5 oczek łańcuszka. Słupek nad następnym łukiem. 5 oczek łańcuszka. Słupek nad ostatnim łukiem. I w ten sposób tutaj mamy 7 słupków. 7 i pomiędzy 5 oczek łańcuszka. Teraz wykonujemy 5 oczek łańcuszka. Następnie będziemy łączyć te dwa nasze motywy razem. W związku z tym wykonujemy 3 słupki połączone górą, czyli wbijamy się pod łuk, przerabiamy tylko przez 2 pętelki, nabieramy nitkę, znów przerabiamy tylko 2 niteczki i ostatni raz przerabiamy 2 nitki, zostawiamy te 4 oczka na szydełku, przechodzimy pod drugi łuk, nabieramy nitkę, przeciągamy i przerabiamy przez 2, następnie znów nabieramy, przeciągamy przez 2 oczka i trzeci raz nabieramy, przeciągamy, przerabiamy przez 2. Mamy teraz 7 oczek na szydełku, przerabiamy wszystkie 7. Następnie 5 oczek łańcuszka i sekwencję powtarzamy. To jest nasz cały motyw w tym rzędzie. Zatem zaczynamy od słupka nad pierwszym łukiem i 5 oczek łańcuszka. Słupek nad następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka. I tak nad każdym z łuków robimy słupek pomiędzy 5 oczek łańcuszka, tak żebyśmy otrzymali 7 słupków. Tu jest trzeci słupek. 5 oczek łańcuszka, czwarty słupek, 5 oczek łańcuszka, piąty słupek i 5 oczek łańcuszka, szósty słupek, 5 oczek łańcuszka i siódmy słupek i 5 oczek łańcuszka. Następnie 3 słupki tutaj połączymy górą. Właściwie 3 słupki z jednego, 3 słupki z drugiego, czyli łącznie naszych 6 słupków. Przerabiamy przez 2 niteczki, nabieramy, przeciągamy, przerabiamy przez 2 niteczki i nabieramy, przerabiamy znowu przez 2. Przechodzimy pod następny łuk, przerabiamy przez 2, nabieramy raz, przerabiamy znowu przez 2 i ostatni raz powtarzamy to samo. Przerabiamy przez 2 i przez wszystkie 7. I to jest nasz motyw do powtórzenia w tym rzędzie. 5 oczek łańcuszka. I nad motywem robimy 3 słupki połączone górą, czyli przeciągamy przez 2. Przez 2 i przez 2 i teraz przez wszystkie i robimy oczko ścisłe z pierwszymi 3 słupkami połączonymi górą. I tak wygląda nasza serwetka po rzędach 16. Rządek numer 17 zaczynamy od przejścia na środek łuku, zatem robimy 3 oczka ścisłe w oczka łuku i trzecie
I jesteśmy na środku łuku. Dwa oczka łańcuszka, które zastąpią nam słupek. Trzy oczka łańcuszka, które zastąpią nam słupek podwójnie nawinięty. I pięć oczek łańcuszka na łuk. Następnie dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w drugie oczko od dołu i przerabiamy przez dwa, przez dwa, przez dwa. I mamy tutaj takie widełki. Przechodzimy pod następny łuk. Żeby zrobić te widełki, musimy czterokrotnie nabrać nitkę na szydełko. Przerabiamy przez dwa i przez dwa. To jest nasz słupek. I następnie znów przez dwa, przez dwa i przez dwa. I tu mamy słupek podwójnie nawinięty. Pięć oczek łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, który wbijamy w słupek, czyli tutaj w nasze drugie przerobienie. I przerabiamy przez dwa, przez dwa i przez dwa. I powstają nam takie widełki. Przechodzimy pod następny łuk i powtarzamy widełeczki, czyli czterokrotnie nawijamy, wbijamy się pod łukiem, przerabiamy przez dwa, przez dwa, przez dwa, przez dwa i przez dwa. Pięć oczek łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, wbity w nasze drugie przerobienie, które zastępowało nam słupek. Przez dwa, przez dwa i przez dwa. I mamy kolejne widełki. Przechodzimy pod następny łuk. Znów wykonujemy te widełeczki, czyli czterokrotnie nabieramy nitkę na szydełko. Przerabiamy przez dwa, przez dwa, przez dwa, przez dwa i przez dwa. Pięć oczek łańcuszka. Dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko. Wbijamy się tutaj w drugie oczko i przez dwa, przez dwa i przez dwa. I nasze widełki mamy zrobione kolejny raz. Ten motyw widełek powtarzamy nad każdym z łuków do końca rzędu. I mamy ostatnie widełki. Łączymy się z czwartym oczkiem ścisłym. I tak zakończyliśmy rządek numer 17. Rządek 18. Zaczynamy od przejścia na środek łuku. Zatem wykonujemy 3 oczka ścisłe. Dwa i trzy. Jesteśmy na środku łuku. Następnie trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i pod łukiem jeszcze dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka i trzy słupki pod tym samym łukiem. I mamy nasz pierwszy motyw. Przechodzimy do następnego łuku i tu także wykonujemy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka i trzy słupki pod ten sam łuk. Przechodzimy pod następny łuk i powtarzamy motyw. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. I mamy taką sekwencję do powtórzenia. Sekwencję powtarzamy nad każdym z łuków
do końca okrążenia. I przechodzimy nad ostatni łuk. 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka. I 3 słupki pod tym samym łukiem. I rządek kończymy oczkiem ścisłym wbitym w pierwszy słupek. I tak prezentuje się nasza serwetka po rzędzie 18. Rządek 19. Zaczynamy od przejścia na łuk, zatem wykonujemy 2 oczka ścisłe nad słupkami, oczko ścisłe pod łukiem i chcemy być na środku łuku, zatem jeszcze jedno oczko ścisłe w łuk. Jesteśmy na środku łuku, zaczynamy od 2 oczek łańcuszka, które zastąpią nam słupek, 3 oczek łańcuszka, które zastąpią nam słupek podwójnie nawinięty. Następnie 2 razy nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się tutaj w drugie oczko i przerabiamy całość, czyli przez 2, przez 2 i przez 2. Następnie znów nabieramy dwukrotnie, wbijamy się w to samo miejsce i znów przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. I w ten sposób otrzymaliśmy 3 słupki podwójnie nawinięte, połączone, wbite w to samo miejsce, 3 oczka łańcuszka. I teraz zrobimy 3 słupki podwójnie nawinięte, wbite znów w to samo miejsce tutaj, gdzie poprzednio, czyli dwukrotnie nabieramy nitkę, wbijamy się tu, przerabiamy przez 2, przez 2, przez 2. Znów dwukrotnie nabieramy nitkę, wbijamy się w to samo oczko, przez 2, przez 2 i przez 2. I jeszcze raz nabieramy dwukrotnie, wbijamy się w to samo oczko, przez 2, przez 2 i przez 2. I tak wygląda motyw w tym rzędzie, a pomiędzy motywem 3 oczka łańcuszka. Następnie przechodzimy do następnego łuku. I żeby wykonać ten słupek tutaj, który był podstawą i pierwszy słupek podwójnie nawinięty, zaczynamy od czterokrotnego nawinięcia. Wbijamy się tutaj pod łuk, przerabiamy przez 2 i przez 2. To jest nasz słupek i przez 2, przez 2 i przez 2 i nasz słupek podwójnie nawinięty. Następnie dwukrotnie nabieramy nitkę, wbijamy się tutaj w nasz słupeczek, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. Znów dwukrotnie nabieramy nitkę, wbijamy się w to samo miejsce, gdzie przed chwilą, przez 2, przez 2 i przez 2. Mamy 3 słupeczki już, zatem 3 oczka łańcuszka. I w to samo miejsce znów trzykrotnie robimy słupek podwójnie nawinięty. Czyli dwukrotnie nabieramy, wbijamy się tu w podstawę, przez 2, przez 2, przez 2. Dwukrotnie się nawijamy, wbijamy się w to samo miejsce, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. I znów dwukrotnie nabieramy, wbijamy się w podstawę, przez 2, przez 2 i przez 2. I tak wygląda nasz motyw do powtórzenia w tym rzędzie, a pomiędzy 3 oczka łańcuszka. Powtarzamy motyw do końca okrążenia. I mamy ostatnie 3 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w pierwszy słupek. I na tym zakończyliśmy rządek numer 19. Ostatni, 20 rząd, zaczynamy
od przejścia na łuk, zatem robimy dwa oczka ścisłe nad słupkami. Oczko ścisłe nad łukiem i jeszcze jedno oczko ścisłe nad łukiem. Następnie oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek. Następnie trzy oczka łańcuszka na łuk. Przechodzimy pod ten łuk. Wykonujemy dwa słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Czyli trzykrotnie nabieramy nitkę na szydełko. Przeciągamy, przerabiamy przez dwa i przez dwa, zostawiając dwa oczka. Następnie znów trzykrotnie nabieramy nitkę. Przeciągamy przez dwa i przez dwa. I przez wszystkie trzy pętelki. Następnie trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy oczka łańcuszka zamykamy w pikotek. Czyli wbijamy się u podstawy tych trzech oczek łańcuszka, robiąc oczko ścisłe. I następnie trzy oczka łańcuszka. Pod tym samym łukiem wykonujemy dwa słupki potrójnie nawinięte, połączone górą, czyli tak jak przed chwilą. Trzykrotnie nabieramy, przeciągamy nitkę przez dwa i przez dwa. Trzykrotnie nabieramy. Przeciągamy pod łukiem przez dwa i przez dwa i przez wszystkie trzy pętelki. Trzy oczka łańcuszka nad kolejnym łukiem półsłupek. I to jest nasz motyw w tym okrążeniu. Trzy oczka łańcuszka, słupek potrójnie nawinięty pod następnym łukiem. Nie przerabiamy go do końca. Zostawiamy dwie pętelki. Znów trzykrotnie nabieramy. Przez dwa, przez dwa, przez dwa. I przez wszystkie trzy pętelki razem. Trzy oczka łańcuszka. Kolejne trzy oczka łańcuszka. Tym razem zamknięte oczkiem ścisłym w pikotek. Trzy oczka łańcuszka, dwa słupki potrójnie nawinięte, połączone górą pod tym samym łukiem. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod łukiem. Tak wygląda nasz motyw, który powtarzamy dookoła okrążenia. I na tym zakończyliśmy naszą serwetkę. Zostało nam jedynie wykrochmalić bądź naciągnąć na obręcz, w zależności czy ktoś chce mieć serwetkę czy łapacz. Serwetka wyszła nam następująco. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że serwetka Wam się podoba. I zapraszam na kolejne odsłony innych serwetek. Pozdrawiam, Martyna z Mabicom.